Dzień dobry, zapraszam na ostatnie przed wakacjami wydanie programu Wstęp Wolny z Kulturą, ponieważ sezon festiwalowy w najlepsze, dlatego w tym tygodniu dużo będzie zaproszeń na ciekawe kulturalne imprezy nadchodzącego lata. Udamy się na plan filmu Dolina Bogów. To opowieść o najbogatszym człowieku na Ziemi, a w rolę główną wciela się sam John Malkovich. Ja mogę tylko powiedzieć, że to historia o życiu, przestępstwach, może zemście, bogactwie i porażce. Odwiedzimy Festiwal Sztuk Współczesnych, żeby sprawdzić, kto w tym roku otrzymał gdyńską nagrodę dramaturgiczną. Oskarżona patrzy. Oskarżona rzuca się na tłum jak pies. Osoby, od których dostałam tą nagrodę, to są właśnie osoby, których pracę cenię, są dla mnie jakąś inspiracją. Czy oskarżona przyznaje się do winy? Z młodymi twórcami, których pasją jest teatr, spotkamy się na festiwalu Konstelacje Teatralne. To, co mnie kręci w teatrze, to chyba klimat, który temu towarzyszy i ludzie, których się spotyka w takich miejscach. Będzie także coś dla naszych młodych widzów, bo w Koninie odwiedzimy Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Muzyki i Tańca. Wydarzenie to jest wyjątkowe. Bierze w nim co roku udział magiczna liczba wykonawców. 2600 z 16 państw europejskich. A blok zapowiedzi rozpoczniemy od zaproszenia na wystawę Satyrykon 2016. Most paintings, God is shown parting the clouds, looking down on the world in displeasure. Kiedy John Malkovich zobaczył film Lecha Majewskiego Młyn i Krzyż, pomyślał, że wielkim szczęściem dla niego będzie współpraca z polskim reżyserem. W Katowicach właśnie zakończyła się część zdjęć do filmu Dolina Bogów, która opowiada historię najbogatszego człowieka na Ziemi. Zainteresowanie najnowszą produkcją Lecha Majewskiego zarówno w Polsce, jak i na świecie jest ogromne. W obsadzie filmu aktorzy o niekomercyjnym podejściu do zawodu, John Malkovich czy Josh Hartnett. Otwarci na nowe wyzwania, bo największe oscarowe produkcje mają już za sobą. Give me the CD or bust the money! Razem z Lechem Majewskim wchodzą w świat współczesnej baśni dla dorosłych, w której reżyser opowiada historię najbogatszego człowieka na Ziemi. W tej roli John Malkovich. Ja mogę tylko powiedzieć, że to historia o życiu, przestępstwach, może zemście, bogactwie i porażce. Maybe vengeance? Nie robię rzeczy z tezą, czy żeby powiedzieć jedno zdanie, robię cały film. To mnie w ogóle nie interesuje. Nie mam ani dydaktyka w sobie, ani... Ja jestem otwarty na cudowność tego wszystkiego, co daje mi dziedzictwo świata. I mnie fascynuje człowiek. Zainteresowanie gwiazd udziałem w tej produkcji wytłumaczyć można dwoma słowami. Lech Majewski. Reżyser w ostatnich latach zyskuje większe uznanie za granicą niż w Polsce. Nie można także zapomnieć, że Josh Hartnett postanowił zostać aktorem po tym, jak zobaczył jeden z filmów Lecha Majewskiego, Basquiata. To, co najbardziej w nim lubię, to to, że potrafi znaleźć granicę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Na planie oddaje się całkowicie tej pasji. Ja w filmie gram pisarza. Nie powiedziałbym, że to najtrudniejsza rola w mojej karierze, ale film jest wytworny, wykwintny, czysta przyjemność. Lech Majewski jest człowiekiem bardzo otwartym. Ja w swoim życiu zrobiłem 30 filmów pełnometrażowych. Moim zdaniem Lech Majewski, obok Stanleya Kubricka, jest najbardziej kreatywnym reżyserem na świecie i nie mam co do tego wątpliwości. Co mają ze sobą wspólnego? Nadzwyczajne oko i dbałość o stronę wizualną. Lech jest malarzem. Poza tym to najlepiej przygotowany reżyser, z którym do tej pory pracowałem. Jest tak dobrze przygotowany, że aktorzy mogą się przy nim relaksować. Prepared, you can relax. Poza tym hollywoodzcy aktorzy mają nadzieję na dobry i ambitny projekt. Zmienić świat oczywiście to dla mnie frustrujące, gdy widzę po prostu bardzo złe filmy. Zapraszam różnych aktorów do współpracy, żeby o tym porozmawiać. W pewnych wizjach, które spływają na mnie.
jakoś je widzę, wiem. Tak jak orkę supermarketu wołami albo wszedłem w obraz Broigla i tam przez chwilę chodziłem wśród tych ludzi i potem jak gdyby chciałem to zobaczyć w rzeczywistości. Także to jest zawsze jakaś formuła, krótko mówiąc, otwarta. Jak udaną produkcją będzie Dolina Bogów, widzowie będą mogli przekonać się w przyszłym roku. Wiadomo, że polskie plenery realizowane na Śląsku już zachwyciły hollywoodzką produkcję. Nie ma takiego miejsca w Polsce, do którego w wakacyjnej podróży nie moglibyśmy połączyć tego lata z odwiedzinami jakiegoś interesującego festiwalu. Oto kilka naszych propozycji. Festiwalowa podróż po Polsce w tym roku rozpoczyna się wyjątkowo atrakcyjnie. Wybitne światowe kino i muzyka po raz pierwszy nie w Poznaniu, a w Łodzi. Legendarni twórcy, przedstawiciele wszelkich zawodów filmowych i muzycznych, setki pokazów, a także liczne wydarzenia – to właśnie Transatlantyk Festival. Artystyczna platforma, która poprzez muzykę i film buduje silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem. Inspiruje dyskusje na aktualne tematy społeczne. Twórcą i dyrektorem festiwalu jest laureat Oscara Jan Ape Kaczmarek. Kompozytora spotkać będzie można już od początku wydarzenia, czyli 23 czerwca. Z Łodzi koniecznie należy pojechać do Gdyni. Tam jak co roku na przełomie czerwca i lipca kultowy festiwal Open Air. W tym roku gwiazdą festiwalu będzie m.in. jedna z najważniejszych i najpopularniejszych grup rockowych wszechczasów, Red Hot Chili Peppers, którzy zagrają w Polsce po raz pierwszy. Poza tym w line-upie festiwalu m.in. mega gwiazda i autor hitu Happy Pharrell Williams. Mniej komercyjnie i na pewno spokojniej będzie na początku lipca podczas wrocławskiego Brave Festiwalu. Kilkadziesiąt przedstawień, koncertów, spektakli, spotkań z artystami i odważne seanse filmowe. Najnowsza edycja Brave odbędzie się pod hasłem Wykluczenia. Festiwal potrwa od 1 do 16 lipca. Od 8 lipca natomiast kolejną przygodę będzie można przeżyć w Poznaniu. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator to największe w Polsce wydarzenie kulturalne poświęcone filmowi animowanemu. 300 filmów z całego świata, w tym konkurs, retrospektywy, przeglądy tematyczne, no i premiery. Wyróżnikiem poznańskiego festiwalu jest wszechobecna fuzja animacji z muzyką. Animator potrwa w Poznaniu od 8 do 14 lipca.
21 lipca natomiast początek Międzynarodowego Festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty, podczas którego zostanie pokazanych około 200 pełnometrażowych filmów. Taśmy filmowe przyjadą prosto z konkursu głównego festiwalu w Cannes i we Wrocławiu właśnie będą miały swoje polskie premiery. Oskarżona idzie, oskarżona patrzy, oskarżona rzuca się na tłum jak pies. Czy oskarżona przyznaje się do winy? Jolanta Janiczak to dramaturżka, przede wszystkim znana ze współpracy z Wiktorem Rubinem. W ostatnich latach wyrosła na jedną z najbardziej interesujących autorek sztuk w Polsce. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce związanej z wyjątkowymi kobietami. Właśnie otrzymała gdyńską nagrodę dramaturgiczną za sztukę Sprawa Gorgonowej. Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej swoje wyróżnienie w wysokości 50 tysięcy złotych bez wahania przyznała Jolancie Janiczak. Osoby, od których dostałam tą nagrodę, to są właśnie osoby, których pracy cenię, są dla mnie jakąś inspiracją od lat, więc tak jakby to tym bardziej ważne i miłe. Wcale nie szukaliśmy, żeby to do wspólnego mianownika sprowadzić, tylko pokazać w jak szerokim wachlarzu dzisiaj młodzi ludzie, bo to przeważnie są młodzi autorzy, tworzą teatr. A tak natomiast cieszyli się aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni, odbierając w tym roku główną nagrodę festiwalu Raport za spektakl. To nas wzrusza najbardziej chyba, że podołaliśmy, że dźwignęliśmy po prostu temat. No i jesteśmy ogromnie wdzięczni oczywiście Agacie Dudzie-Gracz, która dała nam taką szansę. Jurorzy uznali, że Kumernis to przejmujące, pełne pasji widowisko charakteryzujące się autorską formą i wyrafinowaną grą z teatralną tradycją. Nie jest o marzeniach, o oczekiwaniach, ale o realności. Jest przedstawieniem, które w szacie nawiązań do dramatu, teatru staropolskiego, do moralitetu, do misterium, faktycznie nie zdradza rzeczywistości, tylko mówi o naszym dzisiejszym doświadczeniu, trochę tak jakby za moralitet wziął się Wojtek Smarzowski. Fakt, że mogliśmy się tu znaleźć, że mogliśmy się spotkać z innymi spektaklami, gadać naszym spektaklem z innymi spektaklami, to jest wielka radość i wielkie wyróżnienie, także bardzo za to dziękuję. Reżyser zwycięskiego spektaklu Agata Duda-Gracz zdecydowała, na co przeznaczy główną nagrodę, czyli 50 tysięcy złotych. Przez telefon prosiła mnie, żeby tę nagrodę podzielić równo na 18 części, czyli na tych wszystkich realizatorów, którzy brali udział w tym przedstawieniu, włącznie z aktorami. Do rywalizacji w konkursie na najlepszą inscenizację współczesnego polskiego tekstu stanęło w sumie 7 przedstawień zrealizowanych w polskich teatrach. Czasami da się powiedzieć, że jest jakiś nurt, jakiś typ rozmowy z widzami, który dominuje. Moim zdaniem w tej chwili go nie ma. W związku z tym to, co w ramach konkursu i także imprez towarzyszących pokazujemy gdyńskiej widowni, to są te rozmaite próby w rozmaite strony idące. Festiwal w tym roku miał także ofertę dla najmłodszych widzów. Pokazano spektakle familijne zrealizowane na podstawie współczesnej polskiej dramaturgii. Ja myślę, że to jest świetny pomysł, bo trudno jest mówić o literaturze współczesnej tylko dla dorosłych, bo przecież zaczynamy. Wychowujemy sobie tę naszą publiczność, prawda, od maleńkich dzieci i wydaje mi się, że jeżeli się mówi o literaturze, to powinno się mówić tak całościowo. Raport to jeden z najważniejszych festiwali dramaturgii teatralnej w Polsce. Na pewno to teatralny portret tego, co dzieje się obecnie na scenach. Temat zło brzmi bardzo poważnie. Tym większe zaskoczenie, że stał się on tematem przewodnim tegorocznego Satyrykonu. W Legnicy rozpoczyna się wystawa pokonkursowa, która poświęcona jest rysunkowi satyrycznemu i żartowi, którego tematem konkursowym było właśnie zło. Jury Legnickiego Satyrykonu w tym roku wybierało zwycięzców z ponad 2,5 tysiąca prac stworzonych przez blisko 750 artystów. To dużo, bo Satyrykon jest festiwalem o określonym już w świecie prestiżu. Jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów czy ludzi tworzących fotografie i przyjemnością dla widzów oglądających wystawę pokonkursową. Jej otwarcie, jak i początek wydarzeń towarzyszących 17 czerwca.
trzy sceny, a na scenach pisarze, poeci, ilustratorzy, literaturoznawcy i aktorzy, a wszystko pośród kilkudziesięciu stoisk najlepszych wydawnictw i najbardziej kulturalnych warszawskich kawiarni. 18 czerwca w Ogrodzie Krasińskich odbędzie się kolejna edycja imienin Jana Kochanowskiego, literackiego pikniku organizowanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Raz do roku w czerwcu Poznań staje się miastem portowym, a do nabrzeży Centrum Kultury Zamek przybywają załogi złożone z artystów grających world music. Festiwal Etnoport to wachlarz muzycznych stylów wykorzystujących etniczne komponenty. Na trzech festiwalowych scenach zaprezentują się artyści z odmiennych obszarów Afryki, z Azji oraz kilku krajów europejskich. Wśród tych ostatnich znajdzie się też reprezentacja polskiej muzyki etnicznej. A w kinach Piknik z niedźwiedziami. Sławny pisarz w tej roli Robert Redford ani myśli o spokojnej emeryturze. Na przekór rodzinie i pięknej żonie tu Emma Thompson postanawia wybrać się w podróż życia. Zamierza przebyć pieszo liczącą 2200 mil, malowniczą trasę łączącą stany Georgia i Maine. Czwarty ogólnopolski festiwal Konstelacje Teatralne należy do tych, które można określić mianem niszowych. Poświęcony jest teatrowi alternatywnemu i przede wszystkim młodym, jeszcze nie do końca znanym twórcom, dla których wielką pasją jest teatr. Odbywa się w ośrodku edukacyjno-teatralnym Stacja Szamoci. Jesteśmy w Szamocinie, na stacji Szamocin. To jest taki ośrodek edukacyjno-teatralny w Wielkopolsce. Tutaj odbywa się czwarta edycja festiwalu teatralnego, Konstelacje Teatralne, już czwarta edycja. Młodzież w dość szerokim pojęciu tego słowa, ale też dorośli. Grupy ofowe, grupy amatorskie z różnym zupełnie doświadczeniem. Ważne było to, żeby po prostu te przedstawienia miały jakiś taki poziom też, żeby to było dobre słowo, jeżeli słowo, to żeby to było bardzo dobre słowo, żeby to było oparte o dobrą literaturę, o jakiś piękny język. Natomiast piękny to nie zawsze znaczy grzeczny, ale przynajmniej, żeby to było dobrego pióra. Jaskółka to wolność, a poza tym tam, gdzie jest jaskółka, jest dobrobyt i szczęście. To gdzieś się tak kształtuje, jak się ogląda przedstawienia i chce się stworzyć konstelację, bo tak się nazywa nasz festiwal. Jak się chce stworzyć taką konstelację, to trzeba tak na to popatrzeć wszystko razem i zastanowić się, jakoś troszeczkę na intuicję wziąć, że może te spektakle ze sobą razem jakoś zadziałają, stworzą jakąś interesującą teatralną konstelację. Jest teatr z Radomia, z Warszawy, ze Szczecina, ze Słupska, z Wrocławia, z Dębna. Teatr chyba jest takim pretekstem, ale tutaj przewija się wszelkiego rodzaju sztuka i są wystawy fotograficzne, są wystawy malarskie, jedną akurat gościmy na festiwalu. Są tu też szkolenia różne z takiej szeroko pojętej dziedziny kultury. Jeżeli naprawdę chcesz dojść na sam szczyt, musisz mieć lekkie ręce, jak ja. Nasz reżyser szukał dla nas festiwali. Nasz spektakl jest taki wyjątkowy, ze względu na to, że nie wszędzie możemy wystąpić, ale ten okazał się dla nas dobry i przede wszystkim jest niedaleko, ponieważ jesteśmy ze Szczecina i chęć organizatorów, sama właśnie ta świetna zabawa, wiele atrakcji, które tutaj zapewniają, skłoniło nas, żebyśmy tutaj przyjechali. Jest to spektakl, który opiera się na grze w masce i samym ruchu, bez słów, więc jest dosyć ciekawy i nie chcę zdradzać szczegółów, ale zapraszam, będzie coś wyjątkowego. Coś nowego, niespotykanego i innego. To, co mnie kręci w teatrze, to chyba klimat, który temu towarzyszy i ludzie, których się spotyka w takich miejscach. Ponieważ zawsze to są te osoby bardzo ciekawe i bardzo otwarte. I myślę, że teatr daje też samogranie na scenie, powoduje, że się otwieramy i w sumie nie mamy potem problemu z wyjściem do ludzi, z kontaktem z innymi. Myślę, że to jest główna rzecz, która mnie ciągnie do teatru.
Aż 2,5 tysiąca uczestników z 16 krajów przyjechało na 37. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Muzyki i Tańca do Konina. 37. najlepszy festiwal dziecięcy na świecie w Koninie, po raz 37. Rozpoczynamy! To jest Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Wydarzenie to jest wyjątkowe i to wyjątkowe z kilku powodów. Chociażby dlatego, że bierze w nim co roku udział magiczna liczba wykonawców. Powróciła do nas kategoria taniec towarzyski. Jako nową kategorię uruchomiliśmy kategorię mali debiutanci w tańcu do lat 8. Jury zawsze podkreśla, że są to fantastyczni wykonawcy, najlepsi z najlepszych w kraju i w Europie. Konin dla nas ogólnie to jest wielka motywacja i do przyjeżdżania tutaj więcej, a więc to bardzo lubimy tu przyjeżdżać. Chcemy się bawić tym, co robimy, czyli tańcem i śpiewaniem, bo to daje nam szczęście, poczucie tego, że mamy co robić w naszym życiu i w ten sposób się bardzo dobrze bawimy. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wystąpić przed jury i żeby dostać się właśnie na galę. Możemy się pochwalić, że na deskach Konińskiego Amfiteatru zaczynała swoją karierę wielu znanych artystów. Chociażby wspomnieć Patrycję Markowską, Natalię Kukulską, Marikę, Margaret czy Krzysia Antkowiaka. Mam nadzieję, że spotkam się z Państwem po wakacjach. Tymczasem życzę udanego wypoczynku, ciekawych podróży letnich, no i wielu znakomitych wrażeń kulturalnych i artystycznych. Do zobaczenia!